Bukowa do Menachium. Udało się, dotarliśmy na miejsce. W pierwszej kolejności postanowiliśmy odwiedzić stoisko naszego partnera biznesowego, firmę Wiśniowski. Po 4 latach nieobecności liczymy na nowinki, nowe trendy, nowości w ogrodzeniach, bramach, drzwiach i oknach. Nasze zwiedzanie zaczynamy od drzwi Creo, konika w drzwiach. Drzwi Creo, drzwi, które pokazujemy z nowym panelem ze szpieków kwarcowych. Szpieki kwarcowe to materiał, który jest przyklejony jakby na profilach aluminiowych, których tutaj nie widać, po to, żeby zaimitować jakąś elewację. Tu pokazujemy kolor betonu, bo taką elewację pokazujemy, natomiast może on występować w kolorze kortenu, czyli takiej starej miedzi, albo w kolorze szarości, czyli takim kolorze grey. Uchwyt, który jest puszczony w poszycie i występować może albo z podświetleniem LED-owym, albo z dodatkowym jeszcze takim ukrytym specjalnym przyciskiem do otwierania na zasadzie funkcji dzielnej. Okay. Drzwi działają w taki sposób, że jak naciśniemy ten przycisk, to on nam otwiera drzwi i możemy wtedy drzwi sobie otworzyć i wejść do swojego mieszkania. Kolejnym produktem, który chcieliśmy pokazać, są to drzwi balkonowe. Więcej o charakterystykę tego produktu opowie pan Robert. W większości drzwi balkonowych, takich nowoczesnych, w tej chwili produkuje się na zasadzie drzwi takich podnoszono-przesuwnych, bądź w ogóle przesuwanych. Natomiast nowe otwieranie drzwi balkonowych chcemy pokazać na zasadzie bardzo niskiego progu, czyli nie robienia ramy w koło tego skrzydła, tylko na zasadzie progu takiego tradycyjnego jak do normalnych drzwi. I to, co w tym balkonie jest charakterystyczne, to jest też to, że nie widać w ogóle żadnych okuć. Mamy tylko klamkę i żadnego okucia, jak przy tradycyjnym oknie, nie widać. To wszystko jest ukryte w profilach. Kolejne drzwi, na które warto zwrócić uwagę, jest to model Creo z zupełnie innym poszyciem. Ten model drzwi mamy wykonany z poszyciem od strony zewnętrznej wersji blachy aluminiowej, którą wpuściliśmy aplikacje miedziane. W tych drzwiach mamy pokazaną też funkcję dzienną, gdzie pod uchwytem mamy schowany przycisk do takiego otwierania drzwi bez użycia klucza. Kolejny produkt to jest okno Primo 82. Więcej o nim opowie nam Irek. Szanowni Państwo, przed nami okno podnoszono-przesuwne Primo 82 w wersji Sky Motion Max. Charakterystyką tego systemu jest element stałego szklenia, który został wykonany w ramie okiennej. Dzięki temu mamy ponad 10% więcej światła wewnątrz pomieszczenia. Jeżeli chodzi o systemy przesuwne, system ten został wyposażony w zasuwnicę marki Zigenia. Dzięki temu też on w bardzo delikatny sposób potrafi przesunąć nasze skrzydło. Obecnie to skrzydło waży ponad 150 kg, więc nawet bardzo delikatna siła, która jest potrzebna do przesunięcia, wystarcza w celu domknięcia takiego skrzydła. Jest to niezmiernie ważne, kiedy dzieci lub osoby starsze będą chciały wydostać się na stronę zewnętrzną. Jeżeli chodzi o charakterystykę tego systemu, mamy dostępny bardzo niski próg, dzięki któremu możemy zlicować pomieszczenie wewnętrzne z podłogą po stronie zewnętrznej. Jedyny element wystający jest to szyna o wysokości około 4 mm, pozwalająca na bezproblemowe przedostanie się na zewnątrz. Bezpieczeństwo zamknięcia to jest zasuwnica hakowa, która po zamknięciu uwydatnia nam 2 dość długie haki. Wtedy mamy pewność, że system ten zostanie szczelnie i dokładnie domknięty. Największą niespodzianką oraz nowością w produktach w asortymencie marki Wiśniowski jest bioklimatyczna pergola aluminiowa na systemie Aliplastu. Pergola to produkt
coraz bardziej popularny w całej Europie. Czym się charakteryzuje? Przede wszystkim tym, że dach jest zrobiony ze specjalnych lameli aluminiowych, które otwierają się pod kątem 110 stopni, a później mogą się zamknąć i wtedy mamy całą powierzchnię zamkniętą. W tej chwili już zaczął ten dach sobie jechać i za chwilkę ten dach będzie całkiem zamknięty. To, co możemy dodatkowo klientom zaproponować przy pergoli, to podświetlenie lamel w LEDach oraz podświetlenie profili rynnowych, które są w środku, też LEDami. Bazą bramy elewacyjnej może być brama Macropro 2.0, czyli brama z płaszczem stalowym, ale również może być brama aluminiowa Macropro Alu, czyli brama, z której jakby wszystkie panele możemy zrobić dokładnie tej samej wysokości. Wpływa to bardzo na efekt końcowy, efekt wizualny. Automatyka zastosowana do tej bramy to napędy firmy GF Elektromaten, napęd szynowy z szyną aluminiową oraz z falownikiem, który zapewnia łagodny start i zatrzymanie. Zakończenie targów to czas podsumowań i refleksji nad tym, co zostało osiągnięte podczas tego intensywnego dnia. Była to doskonała okazja, aby poznać nowe produkty i technologie, wymienić się doświadczeniami i nawiązać cenne kontakty biznesowe. Teraz czas na implementację zdobytej wiedzy i zastosowanie jej w praktyce, aby zapewnić jeszcze lepsze rozwiązania dla naszych klientów. Dziękuję mojej żonie za czynny udział i zaangażowanie. Wspólnie tworzymy Dream Team. Do zobaczenia za rok.